Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. O proszę, jak to się włos jeży, mierzwi w głowie. Ho, 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 jak tak ma wyglądać powitanie w nowym odcinku z przytupem hałaśliwe, a czemu nie? Moi drodzy, zatem nie przedłużam, zobaczcie zresztą zaraz, za chwilkę, co to się dzieje w ogóle. Skąd te hałasy u nas na działce, na terenie? Zapraszam do oglądania. Proszę bardzo, z samego rana mamy wizytę. Pan patrzy, jakby to zrobić, żeby było dobrze. Czyli zrobić tam tutaj murek podniesiony zamiast tego starego rozchybotanego. You need to move it? Okay, very smart. A się przestawia troszeczkę motor. Jak będą wnosić jakieś elementy, żeby przypadkiem niechcący nie pacnęli motory. Oho, wygląda na to, że panowie już mają przygotowane konstrukcje. Teraz będzie tylko kwestia montażu. Wjeżdżają nam gustowne płotkowanie. Tam się zrywa to, co było stare. No właśnie. I będą montowali takie pikne. Ależ nam wyładnieje ogród. No, no, no. Chyba będę musiał trawnik skosić na tą okazję. Weszliśmy w głąb sklepu ze ścieżki. Tutaj też mają różne rzeczy, mnóstwo. Najróżniejszych. Minionka jeżdżącego. Yeah. Why not? Hello Kitty. Krowa. Chyba chodzi. W sumie nie wiem, o co chodzi. Balloons. Yes. Kasia bierze jeszcze jakieś materiały takie, żeby dzieciaki mogły sobie jutro pokreować coś. Same tworzyć jakieś dekoracje halloweenowe. Tutaj żeśmy kupili jakieś lalki i taką ochronną warstwę, nie wiem jak to nazwać, taką tapetę. O, taką tapetę jakby, żeby nakleić na ścianie tam w części kuchennej. Będzie łatwiejsze w utrzymaniu porządku. A tu się pojawiły to, czego mieliśmy bogactwo, pełne bogactwo w kokonie. Zaraz sobie kupię gyeongdang. Zaraz kupimy troszkę i podjem sobie. Musimy w ogóle kupić owoce na jutro, na otwarcie, żeby dzieciaki miały jutro możliwość sobie pojedzenia czegoś dobrego. Już w klubiku? No i proszę bardzo. Od razu lepiej to wygląda, jak jest więcej tych parasolek i jak są zmiksowane kolory. Fajnie to wygląda. Trochę radośnie. Piesek czekał na nas, śpiąc sobie tutaj, ale jak żeśmy przyjechali, otworzyliśmy bramę, to wyszedł na zewnątrz. Tak próbowałem nawet podejść, żeby pogłaskać go, ale nie jest do tego chętny. Aha, tu drugi, jakiś kumpel ziomar. Cześć. Cześć. Nie chcesz gadać? Niechętny jesteś, co? Do rozmów. Okej. Okay. Nie będę ci zmuszał. Biorę zakupy. Aha, mam odkryć piaskownicę. No to robią. Byliśmy odebrać Brendę ze szkoły i na przerwę. Nie, proszę, przyjechaliśmy do domu na chwilę. Tu nam zdemontowali rynnę. Ciekawe, jak to się będzie zachowywało. No będzie lało się po prostu. No ale... Ale okej, okay, nie jest to tak tragicznie zrobione. Nam zmaltretowali roślinki. Nieelegancko trochę. I prawie coś już panowie kończą powoli. To szybciutko się uwinęli. Tam jest jeszcze podniesione. Super. Fajnie. Hello, Tuesday. No i dobrze. I wysłoniło nas. O, rybki. Chcecie jeść? To wam przyniosę. No i elegancko. No ja muszę powiedzieć, że nawet jestem zadowolony. No i kolor taki nawet niespecjalnie hardkorowy. Jest ok. Tak na szybciutko ugotowałem zupę z zielonych warzyw.
na wieprzowinie. Mam tu okrę, mam tutaj long bean, jest czosnek, to wpadły też takie dwa mikro... Mikrobakłażany, one akurat nie były zielone. Jest tutaj taka kapusta lokalna, bakłażanik mały, zielony, gorzki i zielona papryczka, tutaj taka fajna jest również. Papryczka dała ostrości tej zupy. No i powiem Wam szczerze, że jest dobra. Dobra, ale przede wszystkim zobacz to treściwa. Jaka gęsta. Tutaj praktycznie nie ma płynu. A ja płyn lubię. No ale jak gęsty, dobry. To też zjem z przyjemnością. Wracamy do szkoły z Brendą, odwozimy ją i lecimy oczywiście do klubiku. Tymczasem panowie tutaj wymierzają jeszcze, czyżby montowali też na froncie. Jeszcze dodatkowe zabezpieczenia. Spoko, nie ma problemu. Im bezpieczniej, tym lepiej. Chociaż nie czujemy się zagrożeni w żaden sposób, ale... Kisi, kisi. Let's go! Brenda odwieziona do szkoły na drugą część zajęć popołudniową. Mamy drogę do klubiku, zatrzymujemy się jeszcze w IBC, a ja chcę kupić tutaj jakieś takie elementy do dekoracji. No jutro jedną z aktywności takich właśnie dla maluchów będzie, z racji na Halloween, będzie możliwość zrobienia sobie jakichś stworków takich najróżniejszych. No tam mają już maybe some color. Actually in here it's cold. Tutaj jest zimno, ale na zewnątrz jest strasznie gorąco, się tak tyłek zgrzałem. Let's take baby different like colors, nie? There's no eyes. Yeah, baby. Tutaj są oczy. Okay, there's no eyes, so let's buy something else. Maybe this one too. Black. But how to stick it together? I know. My goodness. No eyes, somebody żeby coś sobie mogły porobić te dzieci. Teraz coś znajdziemy. Asia wybiera tam jeszcze jakieś kartony, a ja idę przejść się tylko raz chociaż jeszcze. O, jest moja alejka. Ale panie mają farto, ubierają choinkę. Lubię to. Jest. Nie wiem co się dzieje, ale za chwilę nie okaże się, że nie przejedziemy. Policja z przodu. Krają, tańczą. Bang. Przepraszam bardzo, że pokażę ci dalej za to, to muszę zapłacić. O, masz ci los. Baby, we will not drive this way. It's closed. The road is closed. Proszę. Noszą rzeczy na głowach. Do you know what is it, baby? Why they walk? Why they walking? Katyn, co to jest? No. They're bringing the stuff to the pagoda. Aha, niosą dary do pagody. Famous. Who famous? In the tuk-tuk? Yes. Kto to? That's the guy with the beard. Yes, I see. Yes, you probably see him in the movie on school. He's a captain. Gwiazdy tutejsze. Gwiazdy kambodżańskie są. Uuu, kochani, mieliśmy rzadką okazję zobaczyć gwiazdy. Idą. Pięknie. To what name? No, I don't know. I hope that not ours. I'm not asking you. Okay, goodness. It's paid already. No, open. Open. Pięknie. Okej, okay, możemy pojechać tędy i pojedziemy sobie w prawo. Damy radę. Objedziemy ich. No idą na prost. Dobrze, to damy radę. Jeszcze szybkie zakupy na markecie. Takie pod kątem już gotowania kuchni w Babalu. Parę rzeczy trzeba zakupić i później szybciutko do klubiku, a potem lecę, Asia leci na lekcję, ja jadę do Adama, jadę z nim do weterynarza, bo obok tam dorobiłem klucze, ja potrzebuję dorobić klucze do klubiku. No tutaj warzywa kupujemy, a tymczasem... O, to tego kota jest chyba. Ojej, jaki maleńczko. Ojej,
Pokaż się widoku. Jaki śliczny maluchy. Jaki piękny. Miu, miu, miu. Powolutku kolejne rzeczy. Tam żeśmy wykleili ścianę, ale w jednym miejscu niezbyt to dobrze wyszło. Chciałbym wziąć winę na siebie, ale nie mogę. W każdym razie wykleiliśmy to taką, tą tapetą taką specjalną, srebrną, łatwą do czyszczenia, tylko tam się pozaginało gdzieś tam w którymś momencie. Ktoś! Nieważne zresztą. Ważne, że jest posunięta sprawa do przodu. Lampki prawdopodobnie do wywalenia zabieram stąd już, żeby jak najmniej tutaj sypu było, jak najmniej rzeczy, jak najbardziej czysto i przejrzyście. Także krok po kroku wszystko wyjeżdża stąd. Dobrze, widzę, że nie wymienił nikt z wodą. To nic, ja to zrobię. Ja to zrobię tylko później. Teraz jadę zawieźć Asię do domu na lekcję, a później miałem jechać za damą, ale jeszcze niestety nie wyrobiłem czasowo zupełnie. Więc będę musiał. Baby, this baby is going out. Ołki dołki. Lecimy. Panowie będą montowali tutaj dalszą część konstrukcji, a ja jadę robić klucze, a przy okazji spotkać się z Adamem. Jestem już na miejscu, tutaj zostawiam klucze do dorobienia, przy okazji też dorabiam jeden klucz do Hondy. A tu jest ta klinika weterynaryjna chyba, do której miał przyjechać Adam. Nie wiem, czy tu już jest, czy nie. Chyba ma zajęte ręce, to mi odpowiada. Zaraz zajrzę do środka. To jest chyba sklep. Nie, czy on jest tu? Nie, to jest właśnie sklep. Tam jest klinika. To by miało sens. Słyszę Adam, czyli jest. Ja dobrze trafiłem. Adam tam słyszy. On zabiera te psy przy każdej jakiejś okazji. On tak chyba lubi. Lubi po prostu tu przyjeżdżać. Tam, że Leila ma chyba wodę w uchu, a Stefanowi coś tam wyskoczyło. No to zabiera je tutaj do weterynarza. Dobra, to bardzo dobrze, chwali mu się. Zwierzęta powinny być zdrowe. Ja też muszę się z moim uchem wybrać do weterynarza, bo się pogarsza mi sytuacja, powiem wam szczerze. No ale nie ma czasu na razie. To sklep indyjski jest. Przypraw dużo mają. Żeby zobaczyć, czy sprawy się posunęły do przodu. No i tak sobie wędruję tutaj chodnikiem. Zaraz, co? Gdzie mam buty? A, no tak. Buty zostawiłem też tutaj u pana, bo mi się prawy rozszedł, rozkleił, nie wiem, tam, no po prostu, tak delikatnie. Lubię je w cholerę, ale już na dzisiaj rozmawialiśmy z Asią, że no muszę już kupić sobie następne. Nie lubię tego robić, to zanim się rozchodzą, dopasują. Nie wszystkie, nawet jak mi się podobają tak wizualnie, to nie wszystkie mi pasują w chodzeniu. I później je odstawiam i leżą. Jak już mi się trafią takie, że naprawdę czuję się komfortowo w nich, to się przywiązuje i później tak. I patrzę obok tego pana, który robi klucze, który robi wyprawie buty. I potem jak pytam się, jest pan w stanie to naprawić? No pewnie. Ile? $3. Rób pan, panie kochany. Wspaniale. I tak muszę kupić nowe jakieś, bo to już po prostu są niewyględne, ale skoro mogą jeszcze te potrwać, a widzę, że tam solidne zszywa mi to będzie się trzymało. No to czemu tego nie zrobić? Dobra. I tak podążam sobie pomiędzy kliniką, żeby dopaść Adama, a to jest sklep indyjski, tak? To może tutaj Adama nie będzie na razie. Tylko tu. O, Stefan jest. Hehe, Mauseren. Cześć, Stefan. Kapelusz trzyma Stefana, to nie prosta sprawa. Myślę, że ważą tyle samo, jeśli nie na korzyść psa. A teraz tam Leila, ale w środku z Leilą. No dobra. To chyba ich sukces. Ale szkoda, że tego nie sfilmowałem. Stefan przeszedł się dookoła parasola. Zabierał smycz wokół parasola i będzie. Co ty robisz? Parasolka. Wyprowadził go tam. W cieniu sobie siedzi. Patrz, jaki mądry pies. Poszedł sobie do cienia. Spryciarz.
do cienia z powrotem. Bardzo słusznie. Nie wiem, czy się wyrobią z tymi kluczami. To już jak Adam wyjdzie, to niech jak najszybciej jadą do domu, bo to bez sensu tutaj jest w centrum z psami dwoma. Szczególnie tak niesfornymi. Czekasz? Na Lejle? Czekasz na Lejle? Moje klucze już w toku, dorabiają się. But już też na finiszu. Wszystko sprawnie przebiega. Transport reklamy na dachu. Piękna pogoda. Musiałem stanąć w cieniu, bo jest tak nagrzany ten chodnik, że normalnie parzy w stopy. Bez butów się jest zero komfortu. Lepiej dla stóp, ale powiem wam, że to jest samo gorąco. Sprawdza pan, czy działa kluczyk, który dorobił. Chyba musi jeszcze poprawić. Tutaj musiał nasuwać go, żeby przed do banku nie wchodzi woda. To ten sam jest kluczyk oczywiście. Ale to dobrze, bo przynajmniej mam go na miejscu. To wiadomo już, że ten będzie działał, bo pozostałe tradycyjnie. Pojadę i będę testował na miejscu dopiero. Czy będą pasowały, czy nie. No, elegancko pan jeszcze mi tam robi troszkę smarowidełkiem stacyjkę. Żeby płynnie chodziło lepiej. To ja dziękuję bardzo. Miły gest. Nic za darmo oczywiście. Przed chwilą się pytał, który kluczyk. Mam taki za 8 dolarów i za 5 dolarów. Za 5 dolarów, poproszę. Coś tam chyba chodzi. No i chodzi. Super. Elegancko. Dobra robota. A to mi się już buty kończą. Robić. O matko. Czy ten człowiek chodzi tam? To jest bramka normalnie. Tam jest przejście jakieś. Światło się pali. Ja cię kręcę. Ale akcja. Różne wąskie widziałem przejścia, ale to można się zakleszczyć. Już wróciły do mnie. No co ja poradzę, że je tak lubię? O, kończy ran! Super! Lao! Jak nówki! Może nie wizualnie, ale nie rozpadają chociaż już. To co? Czekam na Adama. Adam właśnie wyszedł, zostawił teraz Lejle. Kapeluszowi wziął Stefana do sprawdzenia ucha. Okazało się, że Lejla ma zapalenie ucha, czy uszu. I potem bardzo piszczała. Adam mówi, Jezus, jaki to ból jest dla niej ucha. Ja mówię, stary, serio? Naprawdę? Myślisz, że ja nie wiem tego? To najgorszy ból, jaki ja przechodziłem do tej pory, naprawdę. Z tym uchem, jak mi wycinali tam. Masakra. Dobra, umówiłem się z Adamem, że widzimy się u niego na chacie, bo ja nie będę tu stał w tym słońcu. Jadę. A kto to siedzi tam na dachu i miał czuży? Co to jest na włażenie na dach? Co ty, kot jesteś, żeby po dachach łazić? A, w sumie to nie był najlepszy przykład. Jadę do Adama. Tutaj panowie strasznie poważnie podeszli do tematu instalacji. Zobaczcie, co tu się dzieje. Hał. Ostro, hardcore. W razie ataku zombie, to my jesteśmy chronieni. Ja już wróciłem. No i proszę, jak elegancko zainstalowane wszystko. Jeszcze tam dodatkowe jakieś wzmocnienia. Mówię, no już nam atak zombie nie jest groźny. Niech tam próbują. Tędy nie przejdą. Wyruszamy z domu. Jedziemy na chwilę do klubiku. W ogóle skomplikowana akcja to jest. Jedziemy, zostawiamy tam jeden motor, potem jedziemy do Sakury, bo musimy tam kupić, jeśli uda nam się znaleźć jakieś pojemniki takie, bo mamy takie wymyślone danie, to po kapeluszowe jest, to kapelusz miał u siebie w restauracji w Chinach, taką przekąskę, nie danie, no, ogórki na lodzie, z sosem, ale potrzebne do tego odpowiednie opakowanie. Dobra, na razie jedziemy do klubiku. Proszę, przyjechaliśmy do klubiku, a tutaj czasem, proszę bardzo, pojawiły się nowe stwory i straszydła, które sama z siebie zrobiła nasza pani nowa pracownica. Uwaga,
ma na imię Resa, czyli pseudonim artystyczny według mnie Teresa. No bo jak Resa, to Teresa. I proszę bardzo, sama to zrobiła, sama to zamocowała. Przykryła również piaskownicę. No bardzo mi się podoba. Ma inicjatywę własną. To bardzo cenne. Oczywiście, jak przesadzi z inicjatywą, to też nie jest najlepiej, ale podoba mi się. Na razie mi się bardzo podoba. A teraz trochę szoruje, a trochę się bawi. A trochę szoruje. Nie wiem, gdzie jest jej dziecko. Oh, what is the baby? Sleeping? Baby sleeping? No, pain. Śpi sobie, dobra, super. To fajnie. Musimy przywieźć jeszcze butę z gazem, ale mam jeszcze butę w rzeczy. Dobrze. O Jezu, budzi się dziecko. To jest głupek. Nadejszła wiekopomna chwila. Sprawdzam klucze dorobione. Czy będą działały? Nie wierzę. Za pierwszym razem. Spoko gość. No dobra. To na te pochwaliłem pochwaliłem, a tu proszę bardzo. No działają, w każdym razie. Tu się wszystko zgadza. Teraz jeszcze sprawdzę klucze, bo to bardzo ważna rzecz. No i tu jest jeszcze klucz do apartamentu. Bo pani też powinna mieć dostęp do niego, jak będzie trzeba coś tam szybciutko zrobić. Wszystko pięknie działa. Jakbym pomiędzy meduzami płynął po prostu, tak się czuję, jak się przechodzi tędy. Przepraszam za ten wykałaczek. Wszystko działa. A my jedziemy teraz na zakupy kolejne. Nasza ostatnia nadzieja na znalezienie odpowiednich pojemników, odpowiednich opakowań do sprzedaży tej przekąski, takiej ogórek w lodzie. To jest właśnie... Ja przyszła... A właściwie po co tu przyjechaliśmy? Zakręcona jeszcze gorzej niż ja. Tutaj mają naprawdę bardzo dużo takich różnych zastaw rzeczy. Myślę, że coś tutaj znajdziemy. Coś tutaj wynajdzie się takiego, co będzie się do tego idealnie nadawało. Szukamy zatem. Ja wróciłem do domu, to jakiś Amanto Furioso wbił do mojej kotki. A ty zamiast go wypędzać, to co? Przepraszam ci, herbatki będziesz tutaj urządzała? Co to ma być? Wstydu nie masz. Asia pojechała po Brendę. Mamy tam parę pomysłów jeszcze, żeby na przykład zamontować światełka takie na baterie. Jakieś takie ciepłe światełka, takie pomarańczowe, ciepło-żółte pod parasolkami. Pomysłów jest dużo, czas mało, ale to czy będziemy stopniowo to robili, jakby z Halloweenem, Office Soft Opening, takie miękkie otwarcie, miękkim otwarciem, ale no, z dnia na dzień coś tam zawsze będzie się dokładało. Będziemy słuchali rodziców, będziemy sami myśleli na tym, tu już jest takie doszlifowywanie, takie docinanie i tak dalej, dopieszczanie, to już jest tak spoko. Najważniejsze to była ta gruba robota, żeby to po prostu było, żeby stanęło, że widzimy, no jest, można jeszcze poprawić, ale jest. No to jest. You can say... O, przepraszam. Asia leci jeszcze na psa Samaki. Coś tam chce jeszcze kupić. Ja zostaję z Brendą i z kotkiem w domu. I teraz właśnie wstawić motor Asi. Royal Enfield. No i co? No i to jest taki moment, w którym chyba myślę, że możemy zakończyć odcinek. Śmiało. Po pierwsze jest długi, po drugie no dzisiaj już w domu raczej wiele się nie będzie działo w tym sensie, że ja muszę złożyć odcinek, potem będziemy się przygotowali do spania, takie pierdółki domowe już, to żeby wam nie zawracać gitary, po prostu kończmy. Kończ waść, wstydu oszczędź. Kochani, pięknie wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Śliczne dzięki za wszystkie lajki, za wasze komentarze i subskrypcje oczywiście. Cieszę się bardzo, że znajdujecie czas na oglądanie tych perypetii naszych wszystkich, które tutaj się dzieją u nas. No i co, zapraszam was na jutro, Siogaran Czas Polskiego, kolejny epizod. Aśka leci, bierze FTR-a, bo tutaj można wpakować trochę zakupów. A ten piękny, acz niepraktyczny motor wstawią do domu. Do widzenia. Do widzenia. Goodbye. Goodbye. Do widzenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się.